Każdy z nas wie, że większość roślin lądowych potrzebuje gleby, czyli mieszaniny zwietrzałego materiału skalnego, szczątków organicznych i wody. Rośliny rozwijają w glebie systemy korzeniowe, za pomocą których czerpią wodę i potrzebne do rozwoju substancje, takie jak związki azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Dlaczego jednak odżywcze związki chemiczne, nieustannie pobierane z gleby przez rośliny, nie wyczerpują się? Za ich uzupełnianie odpowiedzialne są żyjące w glebie liczne organizmy, które w sumie stanowią około 5% jej objętości, w tym liczne gatunki zwierząt. Masa organiczna zwierząt glebowych wielokrotnie przekracza masę zwierząt zamieszkujących świat nadziemny. To właśnie zwierzęta podziemne mają decydujące znaczenie dla przetwarzania obumarłej materii organicznej w potrzebne roślinom nieorganiczne związki. Najbardziej znane zwierzęta glebowe to dżdżownice. 1 m3 żyznej gleby zawiera około 800 osobników. Ciało dżdżownicy składa się z pierścieni i nie zawiera szkieletu, co bardzo ułatwia jej poruszanie się pod ziemią. Dżdżownica przesuwa się do przodu, kurcząc i rozkurczając poszczególne segmenty. Istnieje wiele gatunków dżdżownic. Część z nich żywi się opadłymi z drzew liśćmi oraz ściółką. W dzień przebywają płytko pod ziemią, a w nocy wychodzą na powierzchnię i wciągają obumarłe szczątki roślin do wnętrza podziemnych korytarzy, w których je spożywają. Inne z kolei gatunki, zwane glebożernymi, żyją głębiej pod ziemią i w zasadzie nie wychodzą na powierzchnię. Aby móc się przemieszczać, taka dżdżownica połyka glebę za pomocą umieszczonego z przodu ciała aparatu gębowego. Zawarte w glebie szczątki organiczne są przez nią trawione, a reszta wydalana. W ten sposób martwa materia organiczna zalegająca na powierzchni ziemi oraz zawarta w glebie zostaje przetworzona na przyswajalne przez rośliny nieorganiczne związki chemiczne. Rośliny wytwarzają nowe liście, które z czasem obumierają, by zostać znów przetworzone przez dżdżownice. Koło się zamyka. Oczywiście dżdżownice to tylko jeden z wielu rodzajów zwierząt odpowiedzialnych za przetwarzanie martwej materii organicznej w glebie. Podobną rolę spełniają wazonkowce, nicienie, wije, larwy niektórych owadów oraz liczne pajęczaki. Nie wszystkie zwierzęta żyjące pod powierzchnią ziemi żywią się obumarłą materią organiczną. Niektóre są drapieżnikami i polują na innych mieszkańców gleby. Najbardziej znanym podziemnym drapieżnikiem jest kret. Kret drąży podziemne kanały o średnicy 6 cm i długości kilkuset metrów, a następnie je patroluje. Gdy dżdżownica lub larwa jakiegoś owada przedostanie się do takiego kanału, nie ma już dla niej ratunku. Obdarzony wyspecjalizowanym narządem słuchu kret dopadnie ją, zanim ta zdąży ponownie wwiercić się w ziemię. Jak widać, podziemny świat pod naszymi stopami tętni życiem. Bez niego życie nadziemne nie byłoby możliwe.